Co to jest zgaga? Zgaga jest to uczucie palenia i pieczenia w dołku podsercowym, za mostkiem, niekiedy dochodzące aż do gardła. Czasami zgaga może być mylona z objawami niedokrwienia serca, choć osoby cierpiące na chorobę wieńcową zazwyczaj dobrze rozróżniają te dolegliwości. Zobacz. Objawy choroby wieńcowej. Objawy związane z chorobą wieńcową występują po wysiłku lub po wyjściu na zimne powietrze. Zgaga natomiast jest zwykle związana z posiłkiem albo ze schylaniem się. Jaka jest przyczyna zgagi? Zgaga jest wywołana cofaniem się treści pokarmowej i kwasu solnego z żołądka do przełyku. Kwas solny działa drażniąco na nabłonek przełyku, nieprzystosowany do kontaktu z treścią o tak silnym działaniu drażniącym. Czy zgaga to objaw chorobowy? Tak, zgaga jest typowym objawem choroby refluksowej, polegającej na cofaniu się treści żołądkowej do przełyku. Zobacz, choroba refluksowa przełyku. W części przypadków nie dochodzi do powstania zmian śluzówkowych, czyli zapalenia przełyku, mimo występowania zgagi. Czy konieczne jest badanie endoskopowe? U osób po 40 roku życia zwykle tak, dla wykluczenia innych, rzadziej występujących chorób przebiegających ze zgagą oraz dla oceny stopnia zaawansowania zmian śluzówkowych. Ma to znaczenie dla czasu i intensywności leczenia, a także dla oceny ewentualnych zagrożeń związanych z chorobą refluksową. Jeśli zgaga występuje sporadycznie u osoby młodej, badanie endoskopowe nie jest bezwzględnie konieczne. Jak uniknąć zgagi? Niektóre pokarmy częściej niż inne wyzwalają zgagę. Nie ma jednak uniwersalnej listy takich pokarmów, sprawdzającej się u wszystkich pacjentów. Każdy powinien sam zaobserwować związek objawu ze spożywanymi pokarmami i unikać ich. Wystąpieniu zgagi sprzyjać może schylanie się, obfite posiłki, późne spożywanie kolacji. Chwilową ulgę przynosi natomiast wypicie płynu, na przykład mleka. W leczeniu stosuje się głównie leki zmniejszające wydzielanie żołądkowe, leki neutralizujące kwas solny, czy środki o odczynie zasadowym mają mniejsze znaczenie. Zgaga w pytaniach i odpowiedziach zgaga, jak jej zapobiegać? Jakie leki bez recepty mogę bezpiecznie zażywać? Cierpię na zgagę, czy ona może pogarszać objawy astmy? Czy niedobór wapnia w organizmie może powodować zgagę?